Cześć! Teraz chciałem zrobić filmik o tym owocu, który jest bardzo duży, ciężki. To jest papaja, z której też będę chciał pozyskać nasionka do wysiewu egzotycznych roślinek. Krótko o papaji. Pochodzi z Ameryki Południowej i Środkowej, czyli klimat ciepły. Ciepły i wilgotny. I co, jaka jest ciekawostka? Mimo tego, że rośnie jako duże drzewo, około 50 metrów, 5, 10, nie 50, to drzewem nie jest. Jest byliną, a ten owoc jest nazywany jagodą. A sama papaja, jako nazwa właściwa, nazywa się melonowiec właściwy. Czyli tak, no owoce osiągają do 45 cm i wagę kilku kilogramów. Tutaj mam papaję, która waży około, nie wiem, kilo 20, coś takiego. Spróbujemy ją przyciąć, wydobyć nasionka. Ponoć bardzo szybko kiełkują. Już w ciągu tygodnia powinniśmy się spodziewać pierwszych wschodzących roślinek. Tak o. Zarówno skórka, miąższ, jak i nasiona znajdujące się w środku są jadalne. Mają tam jakieś swoje właściwości zdrowotne, zwłaszcza nasiona. Dobra, nie będę już więcej ględził. Przecinamy papaję. Może najpierw przetniemy ją. Po długości ją przetniemy. O, bardzo fajnie idzie. Uwaga. Ale cudo. Powiem wam, że zapach nie za ciekawy. Na pierwsze takie węchnięcie mnie za ciekawe, ale będziemy mieli łatwy dostęp do nasionek, rosną tak w kupie. O, będzie łatwo wyciągnąć. Dobra, wyciągam je łyżeczką. Zaraz. Mamy łyżeczkę. O, mięciutko tu jest, wyciągamy. Później tak samo jak z nasionami tamarillo, przepłukam je pod bieżącą wodą w jakimś siteczku, żeby mi się nie pogubiły. Amciu, trochę jak kawior wygląda. Dobra, na talerzyk. O, jest setki tych nasion, setki. Jeśli kiełkują w takim tempie, jak jest opisane w literaturze, no to będzie bardzo wiele sadzoneczek. Będę miał za dużo, chętnie się podzielę, tylko napiszcie do mnie. Za niewielką opłatą może się dogadamy. Albo po prostu je rozdam, zobaczymy. Zależy, ile wykiełkuję. Jeśli obserwujecie mój kanał, to czekajcie. A jeśli byście chcieli obdarować znajomych takimi sadzoneczkami, możecie sami sobie spróbować wykiełkować, a jak nie, to zgłoście się do mnie. Coś podziałamy razem. O, jeszcze kilka nasionek. O, jeszcze jedno. Jeszcze jedno się zgubiło. Dobra. Melonowiec, papaja. Tak wygląda po wydrążeniu. Teraz będziemy sobie próbować te papajki. Wyciągamy dalej. Już się nie będę tak pieścił z tym. On jest bardzo miękki, nawet miąższ. Można sprawdzić. O, mięciutki. Łyżeczką się go kroi bez problemu.
Czyli musieli to wysiać, jeśli tyle nasion, to do jakiejś, na jakiejś tacy najlepiej. Do wysiewu nasion specjalnej. Przytrzymywać to w temperaturze jakiejś takich 25-30 stopni. Pod przykryciem będziemy czekać, aż to wyjdzie. Tak wyglądają nasiona z cząstkami miąższu. O wydobywaniu nasion to tyle. Ja je posieję sobie, najpierw się popłukam, troszkę przesuszę, wysieję na jakiejś tacy, jak wyrosną. Będą kiełkować, pojawi się filmik, jesteście ciekawi, czy coś z tego wyrośnie. Subskrybujcie i udostępniajcie, dzwoneczek i łapka w górę. Dziękuję. Na razie.